Witam Was jeszcze raz w trzeciej części. Jak zwykle coś się podziało z tym moim staruszkiem. Coś niedane jest, ale może trzeba w oddzielnej części to przeczytać. Czytam z odpowiedzi na listy. To jest odpowiedź pana doktora na jeden z listów. Na razie nic ponad to, co jest dotychczas zrobione, nie można zrobić ani pani, aby pani znajomi w chorobie przestali chorować. Z tej samej przyczyny, która powoduje pojawienie się określonej choroby czy chorób, powstają zaburzenia w odżywianiu mózgu. To, co doktor tutaj pisze, to jest to, że w momencie, gdy źle się odżywiamy, źle odżywiamy nasz mózg. I nasz mózg nie pracuje na 100% swoich możliwości. I w momencie wprowadzenia żywienia optymalnego, odpowiedniej proporcji i odpowiednich składników, pierwsze nasz mózg zabiera, właśnie mózg zabiera jako ten rząd najlepsze wyżywienie. On wyżywia się w pierwszej kolejności. Dopiero to, co z pańskiego stołu, czyli z tego mózgu zostaje, dopiero idzie do następnych tkanek, do tak zwanych tkanek i narządów uprzywilejowanych, a na samym końcu wszystko, co idzie, idzie dopiero do skóry. Skóra jest narządem, jak pan doktor pisał, najsłabiej odżywionym, która powoduje pojawienie się określonej choroby czy chorób. Powstają zaburzenia w odżywianiu mózgu, a te powodują jego patologiczną czynność. W niektórych chorobach spustoszenia w czynności mózgu są tak duże, że chorzy nie potrafią zrozumieć najprostszych prawd. Tacy chorzy chorować muszą. Jeżeli te osoby, których czynność tego umysłu nie jest optymalna, nie jest taka na maksa, to one widzą inaczej, inaczej postrzegają ten sam świat. Inaczej patrzą na te same sytuacje, wyciągają inne wnioski, rozpatrując te same sytuacje. I dlatego tak trudno, być może właśnie to jest powód, że tak trudno do nich dotrzeć. A co by było, gdyby tym osobom tak nic nie mówić, tylko zmienić im jedzenie, zmienić im te nawyki żywieniowe, zmienić im stół. Bez tłumaczenia, bez proszenia się, po prostu na siłę. Wziąć takich delikwentów i nakarmić ich przez 3 miesiące. W sposób optymalny. Czy byłoby to rozwiązanie? Pojawiłyby się głosy, że to jest rozwiązanie siłowe, że to jest coś, co wprowadzane jest na siłę, że to jest wbrew wolności ludzkiej. Nie tak by było? Ale jak wprowadzono nam truciznę od urodzenia, to nie jest wbrew. To jest w dobrej wierze, prawda? Nauczono nas słodzić kawę, herbatę. Nauczono nas miłości do chleba powszedniego. To było z dobrej, nieprzymuszonej woli, prawda? W niektórych chorobach spustoszenia w czynności mózgu są tak duże, że chorzy nie potrafią zrozumieć najprostszych prawd. Tacy chorować muszą. Na żywienie optymalne przechodzą chorzy o sprawniejszych umysłach lub też najbardziej przestraszeni, którzy próbowali już wszystkiego i od tego wszystkiego. Ci, którzy próbowali już wszystkiego i nie mieli żadnych szans na wyleczenie. Dla których to była ostatnia deska ratunku. Jeżeli za dużo wam będę tego czytał, to się rozmywa. Trzeba czytać to wszystko, to jest taki zlepek. Po jednym zdaniu, niekiedy trzeba go czytać 3 razy, 5 razy, to samo zdanie. Doktor tak pisał. Czytam go celowo z takim wręcz zatkaniem, bo jak czytam cały tekst płynnie, w miarę płynnie, on umyka.
polecam wam wszystkich, wam wszystkim, czytajcie, czytajcie. Czytajcie, słuchajcie, co doktor mówił. Słuchajcie po kilka zdań, po kilkanaście zdań. Nie trzeba przez godzinę, przez dwie. Kiedyś zadzwonił do mnie taki człowiek, który jak pytał mnie o jedno, o drugie, o trzecie, no więc ja mu mówię, no włącz sobie YouTube'a, skoro tyle czasu poświęcasz w internecie i siedzisz. Wysłuchaj, co doktor ma do powiedzenia, zrozumiesz pewne rzeczy. Potem znowu zadzwonił, pytam się go, no i co, wysłuchałeś? Nie, nie miałem czasu. A co robisz? No, mam mnóstwo innych ważniejszych rzeczy. Jakie? No, gry i takie inne rzeczy. No więc ten młody człowiek poświęca czas na mnóstwo innych rzeczy, nie wszedł nawet na te strony, które mu poleciłem. Zadzwonił, minęło jakieś może dwa czy trzy miesiące, znowu zadzwonił. Pytam się go, no i co, oglądnąłeś na YouTubie wystąpienia pana doktora? Zaczął się jąkać. Pytam się, no tak czy nie? Bo szkoda mojego czasu. Po co ja ci mam więcej tłumaczyć? Tam wszystko jest. No nie słuchał, ale on chciałby mi coś tam powiedzieć. Ja mówię, no ale co mi chcesz powiedzieć? Chcesz mi opowiedzieć fragment swojego życiorysu, fragment swojego życia, co robiłeś? Chcesz pomamrotać ze mną przez telefon, przez 20-30 minut zmarnować swój czas i mój? Po co? W tym czasie lepiej 5 minut posłuchaj, co pan doktor mówi. On dalej swoje. On dalej tego nie rozumiał. I wiecie, to nie był jeden taki telefon, który taki miałem. Ja nie wiem, czy trzeba być w sposób na przykład brutalny, wtedy do takich ludzi wyłączać telefon. Po prostu nie tracić czasu. Czy trzeba tych ludzi wysłuchać? Ale przecież ja nie jestem terapeutą, psychoterapeutą, żeby tego wszystkiego słuchać. Poza tym nie bardzo mi się nawet chce. Wiem, że to grzecznie jest, żeby tych ludzi wysłuchać, ale... Ale co zrobić, żeby do tych ludzi to dotarło? Czy macie jakiś pomysł? No właśnie. Może jest jakieś proste rozwiązanie. Wgram teraz tą trzecią część i żegnam się z wami wszystkimi. Życzę wam spokojnych świąt. Chociaż być może przed świętami jeszcze coś wam nagram. Miało być jeszcze o duszy, bo miałem o duszy wam tutaj jeszcze parę rzeczy nagrać. Ale to tak na szybko wam tylko powiem, że znalazłem w takim opracowaniu z Talmudu, ostatnio miałem z biblioteki wypożyczoną taką książkę fajną, bardzo interesująca. To były cytaty z Talmudu, przetłumaczone na język polski, wydanie chyba 98 albo 99, praca dwóch tłumaczy i były to wybrane fragmenty z Talmudu. I między innymi był tam taki fragment. Dałem ci duszę, ożyw ją. Tak, dobrze słyszycie. Dałem ci duszę, ożyw ją. I to jest cytat z Talmudu. Może niepotrzebnie już oddałem tą książkę do biblioteki, może trzeba było sfotografować tą stronę i pokazać wam. Coś na ten temat wiedzieli. O duszy pan doktor pisał, o duszy elektromagnetycznej. Ja nazywam tą duszę przez małe D. Czyli ta otoczka energetyczno-informacyjna, która jest wypromieniowana przez nasz organizm, która gdzieś tu koegzystuje w naszej tej strefie tego naszego komfortu, gdzie funkcjonujemy. To jest ta mała dusza, którą mają zwierzęta, którą ma człowiek, może nawet rośliny też takie coś mają i tak promieniują, nie wiem. Ale nie jest to ta dusza, o której rozmawialiśmy z ojcem tam na rozmowach. To nie jest to, co zostało stworzone, a nie zrodzone, bo też ojca pytałem, czy to jest... Ojciec powiedział, to zostało stworzone. To, co stanowi, to, co dawniej nazywano, to aniołami, czyli prawdziwe dusze, prawdziwe byty. I tam rozgrywa się dopiero cała nasza świadomość, całe nasze myślenie, które jest dopiero transferowane do tej duszy przez małe D, przez tą małą duszę do naszych organizmów i nam się to jawi, jakbyśmy to tu byli. Czyli porównałem wam to już, pamiętacie, do samochodziku zdalnie sterowanego, gdzie byłem na rozmowie, też rozmawiałem z ojcem i pytam się go, czy to ta dusza jest tu w nas, czy na zewnątrz. On mówi, że nie może mi tego w żaden sposób powiedzieć, nie ma takiej możliwości. Bronił się, nie mógł na to odpowiedzieć. W końcu zadałem pytanie, powiedz mi to w takim razie, czy to jest tak, że nas tu nie ma, a my jesteśmy jak ten samochodzik zdalnie sterowany, który,
który jest gdzieś skądś tam sterowany, ale tej duszy tu w nim nie ma. I znowu ojciec nic nie mówi. Nie może odpowiedzieć na to pytanie, mówię. To więc ja się go pytam, to w takim razie zaprzecz temu, co powiedziałem. I ojciec się roześmiał. Zaczął się śmiać i mówi, no nie mogę zaprzeczyć, no nie zaprzeczę. I ja zamiast fujara iść tym zaciosem i zapytać o inne rzeczy, nawet o kształt ziemi, no to docisnąć, żeby w jakiś sposób odwrotny to zrobić, no to brakło rozumu. Także mamy do czynienia z czymś niezbyt prostym. A kłócimy się, ludzie kłócą się między sobą o pojęcia, o to, że jeden rozumie dane pojęcie tak, drugi inaczej i kłócą się o ideologię, o słowa. Ja wam mówię, co ojciec powiedział, co to było na rozmowach, nie? Więc nie wchodzę w dywagację, jak co kto tam gdzieś uważa, bo to każdy może z was uważać po swojemu, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. To nie moja sprawa. Ja tylko przekazuję wam to, z czym ja się doświadczyłem, z czym ja się zderzyłem, czego dowiedziałem się na rozmowach, a co wy z tą wiedzą zrobicie. Nie wiem. Życzę wam jeszcze raz spokojnych, dobrych świąt, dużo dobrego. I pozdrawiam was wszystkich gorąco.